Nigdy, przenigdy nie uważałem, że spacerowanie z dziewczyną i trzymanie się za rękę to coś złego. Zazwyczaj, gdy pocałuję już dziewczynę, to jak później wstajemy z ławki czy gdzieś tam, to już łapię ją za rękę i idę z nią za rękę. Na pewno nie ma w tym nic złego. A jak ktoś myśli, że to jest jakieś pieskowanie, że jest się pantoflem, coś, to nie. To taka osoba ma coś nie tak z głową. Pierwszą rzeczą jest to, że pokazujesz wszystkim swoją panienkę. No, idąc przez miasto i trzymając super topową laskę, no to na pewno wtedy widać, że no już coś was łączy, że idąc super laską, będąc to na spotkaniu czy gdzieś, idąc obok siebie, no to istnieje szansa, że no ktoś może podejść, bo stwierdzi, że jest twoją koleżanką, no nie? Albo jakiś żul może zaczepić. A tak jak idziesz za rękę, no to na pewno to odstrasza wszystkich kolesi, no bo jednak już widzisz, że już jest jakieś połączenie i szansa, że ktoś po prostu podejdzie, zgarnie ci panienkę, to jest praktycznie 0,00001%, naprawdę. Następną rzeczą jest to, że no ja się cieszę, że idę z taką super topową laską za rękę, no i dzięki temu wszyscy widzą, że no jest moją dupą, no nie, że idę ze swoją panienką. Prowadzę ją, właśnie to też, łapiąc dziewczynę za rękę, pokazujesz, że się nie boisz, pokazujesz odwagę, pewność siebie, no i pokazujesz tutaj, że prowadzisz ją, no nie? I że też w jakimś stopniu to prowadzenie ma to do siebie, że tutaj jest kontrola, że gdzieś tam nie pozwolisz jej wpaść pod auto, gdzieś tam wywrócić się, więc to na pewno jest pozytywna cecha. Na pewno dziewczyna poczuje się bardzo doceniona, bo dziewczyny są takim typem romantycznym, że jednak ta ręka jakoś tam pieczętuje tą kobietę i naprawdę nigdy w życiu nie usłyszałem od dziewczyny, gdy szedłem z nią za rękę, że to coś złego, że tak się nie robi. Nie, właśnie laski to uwielbiają. I czasem nawet miałem tak, że gdzieś tam jakaś laska, powiedzmy, mnie dała kosza, gdy do niej podszedłem w galerii czy coś, albo ogólnie, no i później ja idę super top laską przez miasto, trzymamy się za ręce, no i idzie ta dziewczyna, która mnie, powiedzmy, odrzuciła, no to mina bezcenna, widać zazdrość, takie zrycie na pani, taka. No, czasem niektóre były tak, że widząc mnie z jakąś super laską, to po prostu same cześć mówił, pomimo tego, że mnie gdzieś tam kiedyś odrzuciły, no nie, hej, coś tam, no. Więc na pewno takie coś ma wielką moc. Co jeszcze mogę powiedzieć, że na pewno jak już pocałujesz dziewczynę, idziesz z nią za rękę, to dzięki temu ona stanie się bardziej na ciebie otwarta. To tak jakoś, no, trzymanie tych dłoni razem, jakąś tam energię między sobą tam wymieniacie, no i to też w późniejszym etapie, czy na kolejnym spotkaniu, na pewno dziewczyna pozwoli ci na więcej i czasem na dużo, dużo więcej, no bo się też widzisz się i z nią gdzieś tam po zatłoczonej alejce, ulicy czy po rynku razem za rękę, więc na pewno ona to później doceni. Jest masa plusów, praktycznie minusów nie ma żadnych. Nie widzę w tym nic złego i nigdy nie myśl, że jest to coś złego. Staraj się jak najszybciej łapać dziewczynę i iść z nią za rękę. Ja to robię zaraz po pocałunku, na przykład tu się z nią całuję, no to później jak już stajemy, to już idę do auta czy gdzieś tam, to już łapię ją za rączkę, już widzę ten uśmiech już. No, no i później staram się, jak już cały czas gdzieś z nią idę, to już za rączkę, fajnie. Także nie bój się, nawet jak czasem dziewczyna, przed jak ją złapiesz za rękę, ona powie, co ty robisz, no to odbij to i po prostu, no, nieświadomie może się wystraszy, że nikt ją tak nie łapał. Więc no taki szybki teścik ci zapoda, ty powiedz, daj rękę, nie marudź.
nie marudź, przestań. I tyle, i dziewczyna w skowronkach. No, tak jak mówię, kobieta chce być doceniana, kobieta chce być kochana, więc nie odbiera jej tego. No, nigdy nie wstydź się swojej kobiety, nie traktuj tego jako coś złego. No i to by było na